znacznej części mojej widowni nie muszę już przedstawiać tego samochodu. Jednak ci, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka z AMG GTR Driftem, słuchajcie, mamy tu do czynienia z pierwszym egzemplarzem Drifta, słynnego z filmu Transformers, który został wystylizowany właśnie tuż po wyprodukowaniu filmu. To jest pierwszy egzemplarz na świecie tuż po filmie. Akurat mam przyjemność dzisiaj wam co nieco o nim opowiedzieć. Samochód wyszedł z fabryki już z prawie 600-konnym silnikiem, ale dziwnym byłoby, żeby auta od Jose'ego były fabryczne. Ten samochód wyciąga teraz prawie 800 koni, dokładnie 765 koni mocy i 800 Nm. Przyspieszenie w tym egzemplarzu to 5,1 sekundy. Rozumiecie to? Od 100 do 200 na godzinę. To jest niesamowite. Zajrzyjmy teraz do środka samochodu, bo tutaj też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. No przede wszystkim to, co widzimy tutaj, to oryginalne wykończenie właściciela samochodu. Mówię tu oczywiście o tym materiale. Bardzo podobają mi się fotele w tym egzemplarzu i ja, siedząc dosłownie wbity w fotel, pokażę wam, że prawie, że wbijam się brzuszkiem w to siedzisko. W środku siedzi się normalnie, naprawdę nic porywającego tutaj nie ma. Tak wygląda start silnika i powiem wam szczerze, można się przestraszyć, jak się startuje, szczególnie w garażu. Alarmy się włączają. Piękny jest ten dźwięk, ale mimo wszystko samochód, muszę powiedzieć, że jest wygłuszony. No chyba, że dodasz troszeczkę gazu, no to już jest z tym gorzej. Z takich bajerów bardzo ciekawe jest też to pokrętełko tajemnicze, które jak przyjrzycie się, co tam jest ukazane, no to już będziecie pewnie wiedzieli, o co chodzi. Tylko wersja GTR ma tą regulację 7 albo 9-stopniową regulację kontroli trakcji. Jednak mimo tej regulacji kontroli, a mimo wyłączenia wszystkich czujników, ciężko jest tym samochodem zarzucić. Janusz Dudek próbował na torze Silesia. Z pozytywnym skutkiem akurat udało się stworzyć bardzo fajny materiał. Możecie zobaczyć u Zachara, podlinkuję wam gdzieś w opisie. Byłbym straszny, gdybym nie wspomniał o jednej z najważniejszych bajerów. W bagażniku wcale nie ma bynajmniej wędek ani haczyków, są zbiorniki nitro. Przynajmniej takie są oznaczenia, ponieważ cały system jest przystosowany do założenia nitro. Zostało to w tym celu zrobione. Jednak już przy tej mocy, którą teraz mamy, bez nitro, samochód nie radzi sobie z przyczepnością, z trakcją. Więc co dopiero, gdyby to nitro rzeczywiście tu było. Zamiast nitro jednak zrobione są bardzo fajne efekty, to tak zwany efekt purge. Bagażnik zamykamy. Warto byłoby jeszcze wspomnieć o tym, co równie bardzo was ciekawi, jak osiągi tego samochodu czy jego wygląd. Mianowicie pomówmy o wartości tego auta. Nowy egzemplarz można kupić za 1 100 000 zł, jednak to nie jest zwykły AMG GTR. Tak jak już wcześniej wam wspomniałem, zaszły tu pewne modernizacje. Zmodernizowany został silnik, dołączona instalacja i oklejenie całego auta na stylizację słynnego drifta, to koszt ponad 100 000 zł, więc ciężko tu mówić o samochodzie, porównując to jakby samochód do tych, które są fabrycznymi modelami. Dodatkowo dołączone zostało hybrydowe turbo, które jeszcze bardziej zwiększa wydajność silnika. Skrzynia biegów w tym samochodzie jest bardzo specyficzna. Większość tych nowych modeli samochodów ma tutaj skrzynię, no ale tutaj mamy do czynienia ze sportowym modelem i bardzo by to utrudniało jazdę, kiedy jedziesz 200 na godzinę po torze. Manetki tutaj są grane, a ty nagle tutaj szturgasz bieg i samochód nie wie, co się dzieje. Spalanie w tym samochodzie bardzo często przekracza nawet 30 litrów. Samochód ma oczywiście twarde zawieszenie i jakaś tam studzienka, jakaś tam dziurka, wszystko to czuć w tym aucie. Jednak no, to jest specyfika sportowego auta. No, nie spodziewałem się tutaj zawieszenia z Maybachem związanego. No i spokojna jazda po mieście.
stracić przyczepność, no. Naprawdę ciężko powiedzieć, no. Jestem w stanie stwierdzić, pokuszę się o to stwierdzenie, że ten samochód szybciej przyspiesza od 100 do 200 niż od 0 do 100. No bo teraz wyrywa, ale musimy jechać 60 na godzinę. Niesamowite przyspieszenie. Dźwięk silnika oddaje całe piękno tej bestii. Ruszamy. Cały czas traci trakcję. Tak jak na początku mówiłem, no osiągi tego auta poprawione jeszcze przez właściciela sprawiają, że tym autem się jedzie kosmicznie, dlatego ruszamy i pokażę Wam, jak ten samochód radzi sobie w trasie i jakie, po pierwsze, jakie wrażenie wywołuje ten samochód u mnie albo u pasażera. Mimo że już trochę przejechałem tym samochodem, to nadal cieszę się jak dziecko, jakbym po prostu pierwszy prezent w życiu dostał. To stopowicze. Patrzcie, to stopowicze są. Ej, zagadajmy do nich. Wzięlibyśmy was, ale mamy tylko dwa miejsca, przepraszam. Rozumiem jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dzięki. Powodzenia również. Halo. 3, 2, 1. Wygląda MTN w Kielcach. Cieszę się, że mamy w Polsce takie projekty jak właśnie projekt Jose, który zmienił ten samochód z fabrycznej wersji na filmową postać. No i życzę nam, Polakom, jak najwięcej takich motoryzacyjnych projektów. A jeżeli wy znacie kogoś albo macie sami taki nietuzinkowy pojazd, to znaczy czy pojazd jest nowy, ale właśnie jakiś fajny, sportowy, tak jak M6 na przykład najnowsza, czy macie na przykład jakiegoś slipera, to bardzo zapraszam serdecznie do kontaktu. Dla mnie to też będzie super poznać takie auto. Napiszcie do mnie czy na Instagramie, czy na maila. Wszystko znajdziecie w opisie. Jeszcze raz bardzo z tego miejsca dziękuję właścicielowi Jose za udostępnienie samochodu. Żegnam się z Wami, a ja cię zdę dalej. Cześć, trzymajcie się.